O, następna właśnie, patrzę, następny film dla ludzi, którzy nas uwielbiają. To masz, trzymaj. Muszę na razie wyjść. Zapakowane są. Oto właśnie oni, przyprawy. O, makaron. Makaron. To ja zrobię, o, jakie opakowane. Co? O. I sosik. Bardzo, bardzo panie Stanisławie dziękuję. I bardzo serdecznie. O. Ja już mam narzeczoną. Już Wojtek się zaręczył się dzisiaj i jemu pogratulowałem. Już będzie zaraz ślub. A ja zostaję sam. A ja zostaję sam. Dobra, to już. Szanowni Państwo, jestem na terenie budowy. Jestem na terenie budowy. Oto ja, Krzysztof Kononowicz, przewodniczący Biura Interwencji Obywatelskich. Zaraz pokażę teren całej budowy. Tu pan z ochroniarza. Ochroniarz jest z samochodu. Proszę Państwa, zasłania się, bo nie chcę dać wywiad. Samochód stoi. Proszę Państwa, to teren budowy. Idzie. Idę dalej ścieżeczką tą i idę, gdzie tam bombka jest. Chcę zobaczyć, jak to bombka jest wykopana. O, teren budowy jest. Jestem na terenie budowy. Idę dalej. Jak tu przejść? Pod tym sznurkiem przejdę może. O, policja pisze, ale może pozwolą mnie przejść. Dla redaktora. Gdzie pan chodzi? Nie wolno, proszę wyjść. Proszę stąd wyjść. Tam jest policja. To ja chciałem właśnie dojść do policji. Nie ma, ten nie ma przejścia, to jest teren zamknięty. Nie ma. A ja, proszę pana. Wyłączyć kamerę. A ja, proszę pana, słyszałem, że tu bombka jest, to prawda? Proszę wyłączyć kamerę. Proszę pana, ja nie będę z panem dyskutował. A czemu? Ja mam swoje polecenia. Proszę opuścić teren. Szanowni Państwo, kochani moi, chciałem wejść na teren budowy, ale tu taśmy policyjne, że dalej nie mogę wejść na teren budowy i zobaczyć tej bombki. A pan tam blisko był? Jej? Ja z lasu na grzybach. Ja nie będę panu udzielał informacji. Ja na grzybach byłem. A dużo grzybów jest, wiecie? Jest. Jakie? Idź pan zobacz. Aha. Tu jest ochroniarz, ale nie chce wywiadu dawać mnie, a bombka leży tam, gdzie tamte wykopy są. Nie można podchodzić tam blisko. A tylko chciałem się, proszę pana, tylko chciałem się zapytać się, duża ta bomba jest? Ile kilogramów? Nie, proszę? Nie znam się na bombach. Ja słyszałem, że gdzieś tak, bo to ja w radiu słyszałem, czy to prawda, że 2,5 tony? Pierwsze słyszę. Proszę? Pierwsze słyszę. Aha. A pan tutaj jako ochroniarz, czy pracownik? Ja jestem tutaj jako z polecenia ze swojej firmy. A z jakiej? A co robi drogi? A jaka firma robi drogę? Budimex? Budimex. A Budimex gdzie się mieści? Są tablice, gdzie jest biuro. A tu biuro jest, tak? Trzeba nie jutro przyjechać o godzinie 12, przed 12, bo na pewno tu będzie dużo ludzi ewakuowanych. Słyszałem i szanowni państwo, no trudno się mówi, bo nie doszłem do terenu bombki, bo jest teren ogrodzony, widzę siatką, nawet z daleka. Ale to bomba jaka jest wykopana? Przedwojenna czy powojenna? Nie wiem. Ja się nie znam na bombach. Aha. Chciałem wam powiedzieć dzień dobry. Właśnie z samego rana. Bo wczoraj pan Krzysztof zabrał mi klucze i za ten basen, co widzieliście, głaskał całe te. Musiał coś zjeść i po prostu pogryzł ten basen i dziury porobił. I chce mnie po prostu wyrzucić z mieszkania i ja jestem z tego zadowolony. I ogółem ja sam teraz sobie kupiłem. A tutaj jest cebulka i kaszanka. A tu herbatę leśną. Nie leśną, tylko co Piotrek mi, co dla Pawła dałem. To właśnie niech się zaparzy. O, to właśnie tak się robi w Polsku. O, to będzie właśnie tutaj, żeby to lepsze było. Pokazuję wam, jak się robi, ale do tego trzeba tylko niedużo. Właśnie pomiesza. To tak właśnie się
majorskie śniadanie robi. I to ja kupuję, a wy mówicie, że ja jestem jakimś pasożytem. Sobie gadaj tak, to chce ta. Widzicie, jak ja wyglądam. Pokazałem, jak ktoś wygląda. Ja będę teraz sam ogółem nagrywał, bo to jest mój kanał. Jak ja z Krzyśkiem Kononowiczem nagrywam, on po prostu poszedł sobie, obudził się. Ta, jak niedźwiedź, a jak nie, to jak świnia z tego, z obory. Tak od niego po prostu cuchnie on. I właśnie wziąłem, co wcześniej, o, słynny kubek YouTube'a. Nowy rok jest. A nie, to niech kasują mi wszystko te kanały i ja po prostu, o, jest komputer, to też jego, który on już trzeba się pozbywać. Tak samo jak powiedziałem, a właśnie paczka polska, to wcześniej, bo tam są te najczęściej tam te parę konserw, po prostu to leży. On chce mnie wygonić z domu, a z Gdańska, co przyjechali, to powiedzieli, że to ty masz, ty tym się, ty interesuj. My to dla ciebie przywieźliśmy. Bo on tego nie potrafi szanować. Tylko jak ludzie przyjdą, cały tego wyrywać pieniądze on potrafi. Jak wcześniej nagrywał te paczki, ogółem przychodzą na moje też nazwisko, a on co lepsze, a mówi, że to moje, to jest moje. To wszystko jest moje, bo tutaj zameldowany też jestem. Jak przyjdzie list, czy coś przychodzi, to nie jego jest, to po prostu moje. O, właśnie. Tak pomalował. A mówi, że fachowiec. Fachowiec, o. Niech. Chciałem powiedzieć dla mecenasów z Piaseczna, że co on poszedł na was, to jest ogólnie prawda. Wejdźcie na jego kanał Kononowicz Melestował. Wtedy ludzie się dowiedzą wszyscy, jaki to naprawdę człowiek był. No to właśnie jeszcze ja. I teraz będę, o, proszę zobaczyć, z fasolą, z ryżem i papryką w sosie GTL 22% masa. I ogółem chciałem to tak, no. Jak to wygląda? Bardzo pysznie. Będę testował. O, to właśnie, o. Ogółem bardzo dobra. No, coś mi gryzło. A to nic. I ogółem, ja to muszę podgrzać. Dzień dobry Państwu. Już mamy wieczór. Dobry wieczór się mówi. I szanowne Państwo. Znowu spotkałem swoją najmilszą, Joannę. Porozmawialiśmy sobie kulturalnie przed bramką. Teraz będzie lepsze jeszcze spotkanie. Będzie albo w hotelu, albo gdzie spotkanie. Pokazała swoją, tak powiem, posiadłość. Pokazała swój domek w bloku, w mieszkaniu. Pokazała, jak ona młoda była i tak dalej. Zdjęcie dla mnie pokazała. Ona jest, jak tak powiem, redaktorką, pisze komentarze na YouTubie i nie powiem tylko, jaki ma kanał, ale jest piękna dziewczyna, ładna, wspaniała i tak dalej. Bardzo w niej się zakochałem i ona we mnie chyba, bo będzie coraz już częstsze spotkanie. Może zaraz będą i oświadczenie dla niej, uklęknę na kolana i kupię wiadomo co. Albo tu będę mieszkać, albo u niej będę mieszkać. I będziemy razem żyli. Razem żyli jak Bóg, Pan Jezus, Matka Boska nakazuje. Bo ona jest kobietą wierzącą, chodzi bez przerwy po kościołach, modli się za mojego tatę, mamę, za rodzinę moją modli się. Jak ja
ożenię się z nią, to powiem dla was, że przeprowadzę się na pewno do niej, będę u niej żyć, fajnie u niej będzie, cieplutko dla mnie, a tu może ciężko mówić, ale zamieszka może major na zawsze. Na pewno nie. I będzie miał to posiadłość. Ale wam powiem tak, jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć, że major jutro zgodził się. No wymeldować się to na pewno cię nie będę wymeldować jego. To jego sprawa będzie, ale... Ja sam się wymelduję, jak ja pójdę na detoks, to po prostu już... Ale słuchaj, majorze, ale ciebie nie przyjmą bez meldunku na detoks. Nie przyjmą. I powiem tak. Wyraził zgodę na pójście na leczenie do szpitala, do Choroszczy. Na detoks. Na leczenie. Jutro ja jedziemy do lekarza rodzinnego, a major, właściciel swoich spraw, pójdzie tam, gdzie trzeba, do lekarza rodzinnego, weźmie skierowanie on na detoks i spakuje się ubranko w plecach i zawiozę jego do szpitala, do Choroszczy na leczenie. I już tam nie odwiedzisz mnie. No. Dlaczego masz mnie za... Dlaczego? A dlaczego? Jak nie upoważnisz, będę miał prawo. Nie, ja nie upoważniam. No to trudno, trudno. To ja będę musiał jeździć. Dajesz, dalej dajesz dla mnie cierpienie, krzyż bolesny. Daję. Nie, dalej dajesz mi krzyż bolesny, cierpienie, że muszę jechać po rodzinach twoich, dalszych, do brata jechać. Po co masz jechać? Zawiadomić, że jesteś... Mam 45 lat, jestem osobą dorosłą. Nie, ja muszę... Każdy człowiek błędy popełnia. Ja cię pilnowałem i po prostu starszy, ja już cię nie będę pilnował. Przepraszam bardzo, teraz ja cię będę pilnować. Nie, nie będziesz... Nie. Nie, będę. Z tego powodu, że zawiadomię rodzinę. Nie, albo... nie masz prawa za... Mam prawo i tak... Nie masz prawa. To mam to, prawo. To zobaczysz to ja. Ty podatków nie płacisz. To i tak będę wiedzieć, na jakim oddziale leżysz i tak dalej. I tak dalej. Będę tobie jedzenie przywozić i tak dalej. Nie trzeba mi twoich jedzeń. O. Ja mam pieniądze. O, i powiem tak, dalej, podleczy się, będzie jak człowiekiem i tak dalej, i jego ubranka, dopóki będziecie leczyć się, będą tu, wszystko, nic nie zginie, nic nie będzie nikt dotykać i tak dalej. Niczego nie będzie. O, i powiem dla was, że wyjdzie jak człowiek stamtąd, akuratny, nie będzie widzieć tego świństwa, nie będzie widzieć tego świństwa, tego niedobrego, niedobrego, wam powiem, niedobrego zwyczaju. Nie będziesz już przyzwyczajony do... Tak jak a powiedziałeś, że to co mi komórkę dałeś, to zabierzesz. Tak jak Meksykano zrobił, też pojechał na detoks. Pobył w szpitalu w Choroszczy i przyszedł, jak człowiek teraz, alkoholu nie spożywa, pije alkohol, ale zerówki, jest człowiekiem. O, jeszcze 2 tygodnie, to a trzeba. 2 miesiące i do piachu już, on mnie szykuje. Ja nie szykuję ni do kogo do piachu. Ja wczoraj jego uratowałem. Sami widzowie widzicie, jak długo szedłem nogami, zabolele nogi, ale musiałem iść. Ciemno było w oczach mnie już. Okularów nie miałem swoich, normalnych. Ogółem dzień dobry. O, nagrywałem i nie nagrywał. Nie nacisnął. I chciałem pozdrowić właśnie Damiana z Nowego Jorku i wszystkich ludzi, którzy oglądają mnie. I weź kartkę tu daj. I chciałem, pod spodem tam jest. Daj, ty to po prostu ty za gruby jesteś. Dla ciebie wysyłają, które nie dzieliście nawet pieniędzmi. O, uczciwy ty jaki jesteś. Do kościoła mówi trzeba iść. O, z kłamcą. I chciałem powiedzieć co. To komputer i ja nagram i wrzucę. A to mój numer konta, Wojciech Suchodolski, Połocowa 4. To ma ochotę w jakiś sposób mnie dopomóc na święta, parę złotych wysłać, żeby coś kupić, bo opieka mi żadnych pieniędzy nie wypłaciła, bo Krzysiek tak napisał, że... I po prostu chciałem jeszcze pozdrowić człowieka ze Szwecji, który ma zawsze tą wcześniej nam paczkę właśnie tymi śledziami. Pozdrawiam właśnie tego człowieka, tylko ja nie pamiętam jak on ma na imię, bo on napisał, bo notes taki ma, o, wszystko, całą noc zapisany, nie wie gdzie, co pisze. To jest właśnie cały Krzysztof Kononowicz. Oni mówią, że on, no, on wykorzystuje ogółem wszystko,
i po prostu tego człowieka ze Szwecji gorąco, serdecznie ja pozdrawiam i wszystkich Polaków, wesołych świąt dla całych, dla wszystkich ludzi i z Polski, i ze Stanów, i z Niemiec. Wszystko po prostu ja pozdrawiam i cieszcie się świętami i bądźcie wspaniałymi osobami. A to moja poduszka. O, to właśnie łóżko moje. To właśnie plakat z tamtego roku. O, dziękuję. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Słyszałem jakieś dziwne Dzień dobry. Rzeczy i nowości. Co u pana dzieje się? No, chciałem podziękować za współpracę, za wszystko dla was, kochani moi. Widzicie, walizka spakowana. Rower mój, starodawny jeszcze, na rower. No będzie nam pana brakować trochę. No, trudno się mówi. Gdzie pan się wybiera? A, świat wybieram się. Świat się wybieram. Żegnam. Żegnam pana. Czyli będzie koniec materiałów? Tak. Pan przekazał z tego dla mnie klucze, żeby ludzie wiedzieli, kto będzie się opiekował, także ja panu otworzę drzwi. Dziękuję bardzo za to, że pan otworzył. Chciałem jeszcze z panem się pożegnać na odjazd. Do widzenia panu. Do widzenia. Klucze moje. Dobrze. No i widzicie, widzowie, jak to jest. Jak kogoś się nie lubi. Pa, pa!